Z racji, że nowy, czwarty sezon Smoczego Księcia nosi podtytuł Tajemnica Aravosa, to warto przed startem kolejnych sezonów podsumować sobie całą wiedzę o nim. Dlatego zapraszam serdecznie spragnionych wiedzy! Dziękuję za wsparcie wspierającym kanał. Jesteście wspaniali! Partnerem odcinka jest Lajokat. Fajny i dobry sprzęt gamingowy. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Xadii. Dzisiaj omówimy całą dostępną wiedzę, jeżeli chodzi o zagadkowego, jak na razie, elfa Aravosa. Okazuje się bowiem, że im historia dalej się toczy, tym więcej wpływu na nią ma wspomniany elf. Kim dokładnie jest? Co o nim wiemy? Jaką tajemnicę przed nami skrywa? Podsumujmy całą wiedzę, jaką w tej chwili mamy, czyli do sezonu 4 Księgi 4 Ziemi. Weźcie więc w rękę ciastko godne Robala, zapatrzcie do niego herbatkę czy kawkę i zapraszam do oglądania. Aravos to upadły arcymag gwiezdnych elfów, znany też jako Upadła Gwiazda, który został uwięziony wewnątrz magicznego więzienia, widocznego przez zaczarowane lustro, przez arcysmoki i elfy z Xadii za potajemne kierowanie światowych kryzysów przez tysiące lat. Był jednym z pierwszych elfów, które żyły wewnątrz Xadii i nazywa siebie ostatnim z wielkich. Jest również tym, który podarował ludzkości mroczną magię. Jak wyglądał? To przystojny gwiezdny elf o niebieskiej skórze i długich warstwowych białych włosach. Ma wąskie podkrążone oczy z czarną twardówką, a jego żółte tęczówki mogą czasem wydawać się liliowe lub różowe w zależności od oświetlenia. Czasami nosi ciemną pelerynę z symbolem gwiazdy na kapturze. Jego skóra staje się ciemniejsza na całym torsie i w dole ramion, po czym ponownie jaśnieje. Na jego klatce piersiowej znajduje się czarna gwiazda otoczona białymi znakami, a na twarzy i rękach gwiazda w tym samym kolorze. Te gwiezdne znaki są podzielone na dwie warstwy. Diamentowe wzory tuż pod jego oczami i wiele mniejszych znaków, które sprawiają, że wygląda jak piegowaty, co też sprawia, że wygląda bardzo młodo, mimo że ma około 5000 lat. Jego oczy czasami świecą na biało podczas wykonywania magii. Pierwotnie części jego ciała, włosy, oczy, rogi i znaki na piersi świeciły jak gwiazdy. Po zostaniu upadłym elfem, światła na jego ciele wyblakły. Oznaczenia te jednak nadal świecą podczas używania magii. Oprócz dość ciekawej aparycji, miał, powiedzmy, ciekawy charakter. Był to wyjątkowo inteligentny, przebiegły i manipulujący osobnik. Jest zarówno tajemniczy i skryty, ale także czarujący i charyzmatyczny. Nawet Viren, znajdujący się pod wpływem tajemniczych słów i darów Aravosa, był skłonny zaufać mu jako doradcy, mimo że sam jest niezwykle bystry. Aravos wie, kiedy wycofać się z walki, której nie może wygrać, i jest bardzo sprawny w byciu o kilka kroków przed swoimi sojusznikami i wrogami. W przeciwieństwie do Virena, Aravos widzi szerszy obraz rzeczy i nie oszukuje nikogo co do swoich zamiarów, włączając w to samego siebie. Co więcej, twierdzi, że nigdy nie kłamie. Aravos wykazuje również nutkę arogancji, gdy ujawnia swoje przekonania na temat jednostek, których nie da się przekonać, twierdząc, że są zwykłymi zwierzętami, które zasługują na to, by kierować się strachem. Mimo to wykazuje niechęć do tych, których uważa za aroganckich, jak Avizandum, który brał udział w więzieniu go, czy słoneczne elfy, które zabrały Virena i przyprowadziły go prosto do słonecznej kuźni, źródła ich mocy. Jest też pokazany jako co najwyżej nieco sadystyczny, gdyż ujawnił okoliczności śmierci Aditi, jej wnuczce Khesi, zanim i ją zabił. Aravos potrafi być figlarny i lubi się droczyć, ale jest też w stanie z szacunkiem prowadzić ciekawą dyskusję obejmującą zarówno myśli, jak i emocje. Mimo że zazwyczaj nie udziela informacji, Aravos nie ma problemu z wyrażaniem swojego niezadowolenia wobec wrogów w Xadii, takich jak Avizandum, do którego żywi urazę. Biorąc pod uwagę wielowiekowy okres jego więzienia, ta złośliwość jest tym bardziej imponująca, że tak długo utrzymuje swoją wandettę. Aravos jest często bardzo nieformalny w swoim języku ciała i manierach. Od spoczywania na grzbiecie widmowego konia w czasie projekcji, by porozumieć się z Virenem, po często okrągłe i zwiewne gesty rąk. Wydaje się, że Aravos jest bardzo swobodną osobą, gdy stara się zdobywać przychylność i lojalność potencjalnych sojuszników. Nawet podczas popełniania aktu morderstwa, jego mowa ciała pozostaje płynna, zrelaksowana i promieniuje pewnością siebie. Jak dotąd nie wiadomo, jakie są jego osobiste cele, ani dlaczego zdecydował się pomóc Virenowi. Dzięki swojemu długiemu życiu, Aravos posiada ogromną wiedzę na temat kultur, zwyczajów i geografii Xadii oraz jej mieszkańców. Stało się to widoczne w jego strategii infiltracji Lux Aurea, gdyż wymagało to od niego głębokiego zrozumienia zwyczajów elfów Słońca, aby powierzyć bezpieczeństwo Virena w ręce jego zaprzysiężonych wrogów, rozumiejąc, że prawdopodobnie zostanie on zaprowadzony przed słoneczną kuźnię w ramach procesu oczyszczania przed królową.
Pokazuje to, że zrozumienie ludów Xadi przez Aravosa nie osłabło podczas jego wielowiekowego więzienia. Jako gwiezdny elf, Aravos czerpie moc z gwiazd. Jednak z powodu bycia upadłym i uwięzionym ma dostęp tylko do ułamka swojej dawnej mocy. Jest fenomenalnie potężnym arcymagiem, który potrafi posługiwać się magią wszystkich sześciu pierwotnych źródeł, a także czarną magią. Obecnie nie jest jasne, jak nabył te moce. O poziomie jego mistrzostwa w magii świadczy fakt, że może wykonywać zaklęcia, bez wypowiadania wymaganych inkantacji. Nawet po tym, jak wszystkie arcysmoki, niesamowicie potężne istoty, z których każda jest w stanie zmieść całe armię, zjednoczyły się przeciwko niemu. Nie odważyły się zaryzykować bezpośredniej konfrontacji z nim, gdyż jest on większą istotą zesłaną ponoć z samych niebios. Aravos był w stanie zabić Hesę, przeciągając jednym palcem pod jej brodą. Dzięki użyciu laski słońca, którą spaczył, był później w stanie pomóc Virenowi w przekształceniu ludzkiej armii w potężne słoneczne potwory, odporne nawet na smoczy ogień, poprzez skopiowanie i zastosowanie na żołnierzach trybu bytu cieplnego, elfów słońca. Może również opętać i kontrolować inne istoty jako marionetki i ustniki, aby wejść w interakcję z otoczeniem i osobnikami po drugiej stronie lustra. Zrobił tak choćby z Kalumem, gdyż ten użył raz w życiu mrocznej magii. Aravos ma też swojego unikatowego chołańca, który jest z nim powiązany. Gąsienico podobne stworzenie, które nie pochodzi ze świata Xadi. Nie może bezpośrednio rozmawiać z nikim poza lustrem, ale jego magia pozwala mu kontrolować jego towarzysza, co pozwala mu na wykorzystywanie go do ułatwienia komunikacji przez lustro. Może wykonać magiczny rytuał w porozumieniu z osobą znajdującą się po przeciwnej stronie lustra, aby teleportować gąsienicę po jego powierzchni, a następnie może skierować przez nią swój głos tak, aby osoby po drugiej stronie słyszały jego słowa, podczas gdy on sam słyszy to, co słyszy gąsienica. Jeśli Aravos połączy się w ten sposób z osobą po drugiej stronie lustra, która włada magiczną laską, może rzucać zaklęcia i kierować je przez nią. Gąsienica jest w stanie z czasem zwiększyć swoje rozmiary, a Aravos może wykonywać zaklęcia za pośrednictwem tej formy. Gąsienica jest w stanie ukryć się wewnątrz ciała swojego żywiciela, wpełzając do jego ust lub w dół gardła. Gąsienica jest również w stanie wydzielić jedwab. Gdy gąsienica umieści swój jedwab na oku, osoba ta zobaczy objawienie Aravosa, z którym będzie mogła się porozumieć. Zjawa ta jest widoczna tylko dla tej osoby i może ona wyczarować dla siebie cokolwiek zechce, na przykład rumaka. Jedwab może być użyty również do owinięcia martwego ciała w kokon, który zapobiega jego rozkładowi. Kiedy gąsienica ukąsi inną osobę, zostaje ona na krótki czas przekształcona w widmową formę Aravosa i posiada wszystkie jego moce. Ciało gąsienicy zostało ostatecznie wykorzystane do przemiany w skrzydlatą istotę, przypominającą elfa po przejściu metamorfozy. Czyżby był to fizyczny pojemnik, do którego Aravos zamierza kiedyś przelać swoją duszę? Tego dowiemy się zapewne w następnych księgach. Aravos to mistrz manipulacji, który od tysiąca lat aranżuje masowe konflikty i rozterki. Każdy większy okres konfliktu, przed którym świat stanął, wydało się być dziełem wielkiego, przebiegłego przywódcy, ale w każdym przypadku to Aravos szeptał im do ucha. Ludzie, których wybierał jako swoje narzędzia, byli osobami o wielkiej sile umysłu i sile charakteru, ale także o nienasyconej fascynacji magią. Aravos był w stanie manipulować tymi wielkimi umysłami, ponieważ mógł dać im wiedzę, której tak bardzo pragnęli. Jest w stanie zdobyć zaufanie przebiegłego, ale sceptycznego Virena po tym, jak wyjawia mu, czego ten ostatni pragnie. Następnie zaczyna pomagać Virenowi, instruując go, co ma robić, aby mógł osiągnąć swoje cele, czyli przekonać innych monarchów ludzkich królestw do wypowiedzenia wojny Xadi. Perswazyjna i manipulacyjna natura Aravosa jest dodatkowo pokazana, gdy potrafi on oszukać ludzi u władzy, aby osiągnąć cele Virena. Dodatkowo celowo nazywa Klaudię przedmiotem, na co Viren odrzuca to stwierdzenie i nazywa ją swoją córką, a nie tylko czymś bezużytecznym. Aravos uśmiecha się, gdyż nieświadomie Viren pokazał mu słabość, którą może wykorzystać. Aravos to typ antybohatera, który jest niezwykle niebezpieczny, ale też tajemniczy. Nie zdradza nam wiele, ale podświadomie każdy z oglądających serial wie, że to właśnie on będzie największym wyzwaniem, z którym należy się mierzyć. No i to by było na tyle.
Aravos staje się powoli głównym zmartwieniem bohaterów Smoczego Księcia. Zapewne dowiemy się o nim znacznie więcej w następnych sezonach. Dlatego jak myślicie, czy wydostanie się z więzienia i zacznie wprowadzać jakiś zły plan? Piszcie w komentarzach, przypinam serduszka. Rozważcie proces zostania wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na jego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku na jakat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Xadii. Na razie! Losowa ciekawostka również i z tego świata czeka na końcu odcinka. Nazwa Aravos dzieli podobieństwo z Aravach, czyli liściastą gałęzią wierzby. Ponieważ nie posiada zarówno zapachu, jak i smaku, symbolizuje tych, którym brakuje dobrych uczynków, co w świecie Xadii może być odniesieniem do mrocznych magów, pozbawionych zarówno arkanum, jak i czystości duszy.